dlaczego akurat wojewódzki? Czy my naprawdę w ciągu 1000 lat nie mamy nic do pokazania? Przecież mamy, mogliśmy pokazać wielkiego, genialnego pianistę, jednego z największych, jakich w ogóle sztuka pianistyczna wydała w historii Europy. Christiana Zimmermana można było zaprosić. Wydaje mi się, że to jednocześnie no, twarz polska zyskałaby na tym na pewno. Czy może Henryka Góreckiego akurat kilka miesięcy temu, zmarły wielki polski kompozytor, tak uwielbiany przez szeroką publiczność na świecie, co się rzadko zdarza, no bo dzisiaj muzyka współczesna jest raczej takim zjawiskiem niszowym, raczej elitarnym. A jednak Górecki przemawiał do wielu i złamał tę zasadę Arnolda Schönberga, który mówił, że jeśli coś w sztuce jest wielkie, to jest dla niewielu. A jeśli jest dla wielu, to z pewnością nie może być wielki. A jednak Górecki był wielki i był dla wielu. Dlaczego nie on? A dlaczego nie Fryderyk Chopin w końcu, prawda? No aż powiem Państwu dlaczego. Bo właśnie w roku 200-lecia rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, gdzie cały kulturalny świat, nie tylko muzyczny, celebrował niezwykle uroczyście tę rocznicę, mnóstwo festiwali, koncertów, nowych płyt, nagrań, radio, telewizja, to właśnie Polska postanowiła sponiewierać Fryderyka Chopina i wydano, firmowało to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obelżywą książkę, w której, w dodatku w języku niemieckim, dla młodzieży niemieckiej, w której to publikacji Chopin knajackim językiem, jakiś kompletny Andrus mówi, proszę Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych to nie jakaś prywatna firma. Tak się składa, że te zjawiska bulwersujące i obrażające no, elementarne uczucia patriotyczne Polaków dzieją się w jakieś okrągłe rocznice. 600-lecie Bitwy Grunwaldzkiej, no to Love Parade. 90-lecie Wiktorii nad Wisłą, no to Madonna w Warszawie. 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina, no to komiks poniewierający jego dobre imię w Niemczech właśnie, Niemczech. No a wreszcie rok beatyfikacji Jana Pawła II, gdzie cały świat z szacunkiem odnosi się do tego apostoła tysiąclecia, to akurat Polska promuje Nergala, szargającego Biblię na oczach wszystkich, albo przebierającego się w papieski strój. Jak Państwo myślą, czy te koincydencje, te bluźnierstwa, te szyderstwa akurat skorelowane z jakimiś ważnymi rocznicami, czy ważnymi wydarzeniami polskiej historii, czy to jest przypadek? Otóż ja nie posądzam Ministerstwo Spraw Zagranicznych o taki nieprofesjonalizm. To ja nie posądzam. Proszę Państwa, w 1980 roku przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać. Przepraszam. Mieliśmy Solidarność. I jednocześnie chciałbym Państwu przypomnieć, że Solidarność to nie był tylko krzyk o chleb i godną pracę, ale to był też krzyk polskiego narodu o chleb ducha, właśnie o naszą kulturę. Oczywiście krzyk, który na pewno tłumaczy rok wcześniej pojawienie się Ojca Świętego Jana Pawła II na pierwszej wizycie apostolskiej do ojczyzny, gdzie myśmy zachwycili się wtedy, my żyjący wtedy, starsi ludzie, nie tylko przesłaniem ewangelicznym apostoła narodów, ale przede wszystkim blaskiem kultury polskiej, jaki ten człowiek roztaczał wokół siebie. To, o czym on mówił, jak on odwoływał się nieustannie do polskiej historii, do polskiej literatury, to jak pięknym językiem on mówił, bo przecież jego homilie, jego każde zdanie wypowiedziane jest literaturą, jest arcydziełem, także muzyki, retoryki. No, krótko mówiąc, cała osobowość Jana Pawła II, w moim przekonaniu, to jest arcydzieło polskiej kultury. Myśmy zobaczyli, patrząc na tego człowieka, z którego był blask właśnie polskiej kultury, zobaczyliśmy, czego my jesteśmy dziedzicami, jakie są nasze korzenie.
domagaliśmy się wtedy właśnie odkłamania prawdy historycznej, prawda, naszej historii pokrytej złogami kłamstwa i manipulacji. Domagaliśmy się wtedy właśnie dowartościowania te koncerty, pamiętacie, Festiwal Solidarności, to był Festiwal Kultury Polskiej. No i wreszcie trzecia sprawa, domagaliśmy się poszanowania źródeł chrześcijańskich. Uświadomiliśmy sobie, budziliśmy się z letargu takiego komunistycznego. My jesteśmy narodem chrześcijańskim, fundamentem naszego kulturowego statusu jest właśnie chrześcijaństwo. Jest, jak mówił Jan Paweł II, skrótowo, symbolicznie, Bogu Rodzica. I proszę Państwa, czy Państwo sobie wyobrażacie, że ludziom sierpnia 80 roku mieściłoby się w głowie, że za 30 lat MSZ sfinansuje obelżywy komiks poniewierający Chopina w Niemczech? Czy ludziom sierpnia 80 roku mieściłoby się w głowie, że jakiś promowany i nagłaśniany, pompowany do niezwykłych rozmiarów celebryta będzie nurzał polską flagę na oczach narodu, że jakiś inny człowiek będzie darł Biblię w roku beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II? Czy to się ludziom sierpnia mieściło w głowie? Na pewno nie. Proszę Państwa, będę zmierzał do zakończenia tej refleksji wstępnej. Otóż wydaje mi się, że tą chorobą, która toczy dzisiaj polską kulturę, chorobą, która ma charakter strukturalny, instytucjonalny, ponieważ ona nie narodziła się gdzieś prywatnie, w jakichś środowiskach izolowanych, tylko to jest choroba, którą implantują do struktur polskiego życia kulturalnego, przez do szkolnictwa, do mediów, implantują instytucje państwowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że tą chorobą jest degradacja tradycji, szyderstwo z tradycji, eliminacja tradycji ze świadomości narodu, a tradycja, zgodnie z sensem łacińskiego czasownika trado, tradere, znaczy przekazywać. Tradicjo to znaczy to, co przekazane, ale tradicjo to jest też proces przekazywania. Czyli naród żyje wtedy, tak jak mówił Ojciec Święty w przemówieniu w UNESCO, z kultury i dla kultury, czyli kultura tworzy zbiorowość narodową, a zbiorowość narodowa wzbogaca kulturę. To jest tradycja, z pokolenia na pokolenie. Otóż dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z instytucjonalnym zamachem na polską tradycję. Co by powiedział na ten temat marszałek Piłsudski? Otóż to, co on mówi, to my mamy napisane na cokole jego pomnika u wejścia do placu jego imienia w Warszawie. Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek i nie ma prawa do przyszłości. Podobne stanowisko reprezentował w tej kwestii świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński, który mówił, że ta alternatywa, którą forsował niestety opiniotwórczy salon, że albo tradycja, albo modernizacja, nowoczesność, praca nad modernizacją naszej właśnie cywilizacji, to są rzeczy wykluczające się, uważał i powiedział to expressis verbis w swoim przemówieniu inaugurującym jego kadencję prezydencką 23 grudnia, kilka minut po zaprzysiężeniu, że największe sukcesy odnosiły te narody, które potrafiły godzić te dwa porządki. Kult dla przeszłości, poszanowanie dla tradycji i jednocześnie modernizację. Aleksander Sołżenicyn napisał kiedyś, że by zniszczyć naród, wystarczy podciąć jego korzenie. Ja nie potrafię się z tym pogodzić i sądzę, że Państwo również, że instytucje mojego państwa, takie instytucje jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Spraw Zagranicznych podcina nasze korzenie. Tego zaaprobować nie jestem w stanie. W 1979 roku, 3 czerwca, drugi dzień wizyty końca
Ojca Świętego do Ojczyzny, tej pierwszej pamiętnej, która zmieniła oblicze naszej Ojczyzny. Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. I wtedy właśnie wypowiedział te piękne słowa, które chcę, by stanowiły zamknięcie mojej refleksji. Słowa, w których pokłonił się bardzo nisko, świadom tego, kto stworzył jego jako człowieka, jako osobę, jako umysł, jako duchownego. Pokłonił się nisko polskiej historii, polskiej tradycji i instytucjom polskiej kultury i polskiej tradycji. I mówił, że ja jestem tym, kim jestem dzięki właśnie, zaraz to zresztą będę in extenso Państwu cytował, a następnie zwrócił się z apelem, który został dzisiaj przez te trzy wymienione struktury państwowe kompletnie podeptany, zwrócił się z apelem, ażeby ten dług wobec polskiej kultury mogły zaciągać i spłacać kolejne pokolenia naszych rodaków. Mówił Jan Paweł II wtedy. Mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Mówiąc do was młodych, w ten sposób pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu Rodzicy. Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomóżcie, pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Ja myślę, że te słowa każdy z Państwa niesie w swoim sercu i chce realizować ten apel skierowany nie tylko do grupy, nie wiem ile ich było, tych młodych ludzi, szczęśliwych wtedy, że spotykają apostoła narodów 100 tysięcy czy 200. To jest apel kierowany do kolejnych pokoleń Polaków, że my go niesiemy w sercu i że będziemy bronili, tak jak reduty, tej polskiej kultury i polskiej tradycji, na które to wartości jawnego zamachu dokonują oficjalne instytucje polskiego państwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Pod Monte Cassino. I to są te obrazy, o których pan wspomniał, które są dla mnie dziedzictwem i mnie więcej nie trzeba uczyć. Ja jestem wyedukowany. Dziękuję bardzo. W imię nas wszystkich Polaków. Dziękuję. Proszę Państwa, pan poruszył bardzo ważny moment, mianowicie tym zastępnikiem, tak jak powiedziałem wcześniej, fundamentalnej instytucji kultury, jaką powinna być polska szkoła, może być polski dom. I ja myślę, że to tak teraz będzie w najbliższym czasie, że ten polski dom musi być redutą polskiej kultury i że czego nie nauczy młodego człowieka nauczyciel czy szkoła, to tego musi nauczyć polski dom i to się wynosi, to zapada najgłębiej w serce.
Ja tylko chcę Państwu uświadomić jeszcze jedną rzecz, że pokolenie, które weszło w Polskę pozbawioną bytu politycznego po 1795 roku, to było pokolenie, na tym polegał paradoks historii, a może szczęśliwy zbieg, w tym nieszczęściu, że to było pokolenie, mówimy tu oczywiście o elitach polskiego narodu, świetnie wykształcone w zreformowanych szkołach edukacji narodowej. I to pokolenie poszło do powstania kościuszkowskiego, synowie tych ojców poszli do powstania listopadowego, a wnuki do powstania styczniowego. Natomiast dzisiaj ten pressing mediów jest tak przerażający, że z jednej strony świadomość młodego człowieka jest ogołocona z tych wartości, które szkoła w postaci treści kształcenia, a także form kształcenia powinna wnieść do tego muzeum wyobraźni młodego człowieka, a z drugiej strony ten kosmopolityzm, prawda, czy też banalność tych treści kulturowych, które no, interioryzuje z konieczności młody człowiek, sprawia, że gdyby dzisiaj coś takiego się stało, no to wtedy my nie mamy pokolenia wykształconego przez zreformowane szkoły edukacji narodowej. My takiego pokolenia nie mamy. Chcę powiedzieć również, że to pokolenie, które poszło do powstania warszawskiego w 1944 roku, no to symbolem tutaj może być oczywiście elitarna młodzież gimnazjum warszawskiego Stefana Batorego, ale tych gimnazjów świetnych było wtedy wiele. Tych profesorów znakomitych było wiele. Kto uczył wtedy w liceach? No uczyli wielcy ludzie, na przykład Kazimierz Kumaniecki, autor hymnu Polski Podziemnej, wybitny filolog klasyczny. On po ukończeniu studiów, po doktoracie w wieku 21 lat u profesora Tadeusza Sinki, on uczył w gimnazjum. Tacy ludzie uczyli wtedy naszą młodzież. Więc wyposażenie intelektualne i duchowe otrzymała wyśmienite. Szkoda, że tak wielu z nich straciliśmy, ale kończąc jeszcze tutaj, dodam jeszcze taki jeden element, o którym też wspominał Jan Paweł II jeszcze wcześniej jako profesor Kulu, że informacja, czyli kształcenie dyskursywne, to racjonalne, jednocześnie oznacza też formację. Człowiek wykształcony może zapomnieć wiele treści, które tego czasu uczył się, ale formacja, znaczy kształt jego umysłu i ducha pozostanie. Tak samo to ten związek pięknie ilustruje Polska zbitka dwóch słów. Kształcenie i kształtowanie. Kształcenie jest, a powinno być kształtowaniem umysłu i duszy na całe życie. Poznać osobiście pana Feliksa Konarskiego, ten, który właśnie napisał Czerwone Mafii na Monte Cassino. To był człowiek wyjątkowo skromny. Jak bardzo dobrze, że on tam był. Krzewił, on spotykał się z młodzieżą w polonijnych klubach. Ten człowiek zostawił wielką spuściznę, co to jest właśnie Bóg, honor, ojczyzna, ze swoją żoną Nino, która była łączniczką pod Westerplatte. To była wspaniała postać. Jakoś nikt nie zdążył zaprosić tutaj, kiedy już Polska była wolna, tego człowieka, żeby mu podziękować. Kiedy już był wysłane było zaproszenie, biedny już zmarł. To była naprawdę, nie wiem czy pan, no ja osobiście poznałam właśnie. No ja wiem, kto napisał Czerwone Mafii, już na to okoliczności. A ja osobiście właśnie to tych ludzi poznałam, którzy bardzo dużo dla Polonii zrobili dobrego, naprawdę. Dlatego chciałam tylko się podzielić, nic takiego. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Muszę Państwu powiedzieć, że z przykrością śledziłem, jak Trzecia Rzeczpospolita nie umie obejść się, nie umie oddać sprawiedliwości swoim wielkim Polakom, bohaterom, bo proszę zobaczyć, czy Państwo pamiętacie skandal 1900,
1994 roku z wyprawą weteranów bitwy pod Monte Cassino, starzy ludzie zostali ograbieni, oszukani. Przyjechali tam na deszcz, zimno, głodni, bez pieniędzy. Tak się potraktowało bohaterów. A proszę Państwa, a jak się traktuje ostatniego żołnierza Westerplatte? Przed wojną, przed II wojną światową, kiedy jeszcze, mówię o latach 20., spotkano powstańca styczniowego, pocałowano go w rękę. A ostatniego Westerplatczyka nie pochował ani jeden przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej. Ani jeden. Żeby chociaż dobre słowo, żeby chociaż wieniec. Przeciwnie, Ministerstwo Kultury i Sztuki finansowało film obelżywy, oszczerczy o żołnierzach z Westerplatte, który odziera ich z tej glorii, z tej heroicznej, po prostu bezprzykładnej walki. Tak my po prostu traktujemy swoich wielkich. To się dzieje na naszych oczach i jak się, bo niestety działa mechanizm wypierania z pamięci. To, co media robią z naszymi umysłami, to się nazywa zarządzanie niepamięcią. To znaczy pamięć jest, jej horyzont jest krótki, kilkudniowy. Gdy teraz Państwu wyliczyłem tych kilkanaście przypadków, to Państwo stwierdzacie, no rzeczywiście pamiętamy to wszystko, ale trzeba to jakoś z sobą skojarzyć i ująć pewien proces. To nie jest przypadek, to nie jest błąd w sztuce. Ta korelacja tych wielkich szyderstw z symboli narodowych, z rocznic, z wartości kultury polskiej, akurat wielkie rocznice, to nie jest przypadek. To jest bardzo przemyślany i niestety dość sprawnie realizowany proces. Proces, który postępuje bardzo szybko. Weźcie Państwo, spójrzcie na fenomen Hiszpanii. Ja byłem wielokrotnie w Hiszpanii przed rządami Zapatero. To był naród głęboko katolicki. Ja im naprawdę zazdrościłem. Poznawałem też rodziny. To nie była wycieczka, tylko służbowe wyjazdy. Przyjaciół w Hiszpanii, oni byli naprawdę autentycznie, to był autentycznie chrześcijański kraj, rzeczywisty dziedzic Jana, świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Avila. Co zrobił jeden człowiek przez 4 lata, że oni jeszcze na następną kadencję wybrali go? Kompletna sekularyzacja kraju. Dzisiaj tego rodzaju procesy, ta destrukcja, dewastacja kultury, ona nie wymaga już stuleci. To można zrobić w kilkanaście, w 20 lat. To, co zrobiono w Polsce i to, co się dalej, teraz to przeżywa swoją kulminację, swoje crescendo. Gdzie jest, czy ludzie sierpnia, czy im się to mieściło w głowie, że ktoś będzie poniewierał Biblię polską, a przecież oni wywiesili na bramie stoczni portret Jana Pawła II i krzyż, i obrazy Matki Bożej. Czy im się to mieściło w głowie, że takiego człowieka będzie promowało i broniło jak niepodległości szefostwo publicznej telewizji? To im się naprawdę nie mieściło w głowie. Chcę Państwu powiedzieć, że my dzisiaj żyjemy w zupełnie innej Polsce niż ta Polska z 30 lat temu Wielkiego Festiwalu Kultury Solidarności. I Polsce, którą urządzają nam ludzie, deklarujący się jako dziedzice tradycji solidarnościowej. To jest największe szyderstwo, największa przykrość. Nie widzę już chętnych do... Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć. Tutaj coś trzeba? Tak jak pan profesor tutaj słusznie powiedział, że ta degradacja kultury jest czymś tak obrażającym, tak dolegliwym, tak bolesnym. Ja tak to odczuwam. Świadomość tego, o czym pan powiedział właśnie, że nie uczczono pamięci bohaterów. Ja wiem, co myślał, co mówił mój ojciec i moja mama. Mój ojciec walczył w armii Kleberga i mówił tak zawsze. Ja mogę zjeść kawałek suchy chleba, bylebym żył w wolnym kraju. Doczekał się tego wolnego kraju, ale ja z bólem stwierdzam, i on również stwierdzał z bólem, że nie jest to Polska naszych marzeń, że jest to Polska jakaś dziwnie karłowata, jakaś taka pokrętna. To nie jest Polska, za którą tęskniły całe
całe pokolenia. Pan profesor wspomniał także o edukacji, bo właściwie na stan dzisiejszej kultury składa się wszystko. Edukacja również i słusznie pan mówi, że nie jest to proces przypadkowy, tylko zaplanowany, który właśnie dotyka przede wszystkim młodych ludzi, którzy, na których działa się przez destrukcję, przez niedouczenie, przez jakieś siekanie materiału, ograniczanie materiału. Ja podam tylko mały przykład. Jak zobaczyłam matury,